Willem Heda jest jednym z najważniejszych twórców martwej natury holenderskiej. Specjalizował się w gatunku tzw. banketiers, które ukazywały wystawnie zastawione stoły tuż po ukończeniu wielkiej uczty. Pod gatunkiem są ontbijts, czyli śniadania albo desery. I właśnie taki deser jest przedstawiony na obrazie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Spoglądając na obraz Hedy, mamy wrażenie, że weszliśmy do pustego pokoju, w którym właśnie skończyła się jakaś uczta. Przyjrzyjmy się zastawionemu stołowi, co możemy na nim zauważyć. Stoi tam wielki kielich z takiego zielonkawego szkła, nazywany romerem. Obok szklanka, zapewne wypełniona piwem. Uwagę przykuwa srebrny repusowany kielich. Repusowany, czyli taki wytłaczany, który w zasadzie nie wiadomo do czego był użyty. I leży on oparty o srebrny talerz, na którym ułożono kawałek owocowego ciasta. W tle stoi drugi talerz, wykonany z ceramiki. To, co tutaj oglądamy, to wszystko elementy, które po pierwsze mogły znajdować się w pracowni artysty i z których on często tworzył swoje kompozycje. Precyzja, z jaką Heda ukazał przedmioty, sprawia, że mamy poczucie, jakby był to rzeczywisty obraz jakiejś uczty albo pozostałości po tej uczcie. Jednak musimy pamiętać, że sztuka holenderska XVII wieku przede wszystkim miała na celu odtwarzanie, tworzenie iluzji rzeczywistości, ale niekoniecznie stanowiła jej wierne odzwierciedlenie. Artysta znany był z tworzenia takich właśnie harmonijnych kompozycji, utrzymanych w monochromatycznej tonacji. Tak jak tutaj widzimy, jest to taka szaro-zielonkawa tonacja barwna, która sprawia, że dzieło jest bardziej harmonijne i bardziej kameralne. Obraz ten możemy postrzegać na dwa sposoby, tak jak współcześni jego odbiorcy. Z jednej strony to, co najczęściej myślimy o martwych naturach holenderskich, czyli przekazanie pewnych wartości moralnych, pewnych pouczeń. Obraz ten powstał w 1636 roku, o czym informuje nas sygnatura i data umieszczona na tym obrazie. Jest to okres, kiedy w Republice Zjednoczonych Prowincji Północnych panuje jeszcze religia, bardzo rygorystyczna kalwińska religia, która w swoim repertuarze miała wiele pouczeń moralnych i promowanie takiego chrześcijańskiego trybu życia. Możemy znaleźć odzwierciedlenie tego również w tej kompozycji. Wielu badaczy interpretuje ukazane tutaj światło, padające spoza obrazu i odbijające się w tym szklanym kielichu jako światło nauk chrystusowych. Pozostałe elementy, które tutaj odnajdujemy, nadjedzone ciastko, rozłupane orzechy, które przypominają o takich rozkoszach zmysłowych dostępnych ludziom, są tutaj ukazane już w takiej formie rozkładu. Przypominają o tym, że wszystko, co zmysłowe, jest ulotne i tylko prawdy wiary i pamięć o naukach Chrystusa jest tym, co pozostaje i co prowadzi ku zbawieniu. Można jednak to dzieło odczytać w bardziej współczesnym kluczu, współczesnym twórcą. Pamiętajmy, że lata 30. XVII wieku to moment, kiedy Holandia już cieszy się, już ma taką wizję swojej własnej niezależności, jeszcze nie do końca ukonstytuowanej, ale już politycznie obecnej. To, co tu możemy zaobserwować, te poszczególne elementy, to, co może nas dzisiaj dziwić, są również elementy związane z dumą narodową, z radością tego, co jest wytwarzane na terenie Holandii. I tak ów talerz, który przypomina nam raczej chińską porcelanę, przez badaczy jest interpretowany raczej jako fajans wytwarzany w Delft i po holendersku nazywany od tego miejsca Delft Blau. My nazywamy tego typu ceramikę Delftami. Czy tak jak tutaj ten metalowy, srebrny kielich,
również był wytwarzany na terenie północnych Niderlandów, również tego typu przedmioty były wytwarzane w Niemczech. Ta szklanica stojąca nieco w tle jest wypełniona do połowy piwem. Heda tworzył w Harlemie, a Harlem cieszył się olbrzymią popularnością jako miejsce najważniejszych browarów w Holandii. W związku z czym ta kompozycja staje się dla nas również dowodem radości i dumy z tego, co wolne państwo miało do zaoferowania swoim obywatelom. W pracowni Willema Hedy kształcił się również jego syn Herit. I jego dzieło również znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego. Możemy zobaczyć je razem z deserem Willema Hedy. I kiedy przyglądamy się im obydwu, zauważamy podobieństwa kompozycyjne, które pozwalają nam przypuszczać, że te rozmaite przedmioty, które widzimy na deserze Hedy ojca, musiały należeć do pracowni artystycznej, ponieważ są również wykorzystywane przez jego syna. Moglibyśmy mieć tutaj pewną wątpliwość co do ciasta, które prawdopodobnie było konsumowane za każdym razem, kiedy tworzona była nowa kompozycja. Jednak takie przedmioty jak ten szklany kielich Römer czy Nautilus, tutaj widoczny tylko na obrazie wykonanym przez syna Hedy, ale pojawiającym się na wielu kompozycjach ich obu, możemy zakładać, że również należał do zbiorów artysty. Niezależnie od tego, co myślimy o dawnym malarstwie holenderskim, musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy ono powstawało, było sztuką współczesną dla ich odbiorców. I w sztuce tej, jak w szkiełku, skupiały się wszelkie potrzeby czy marzenia ówczesnych obywateli holenderskich. I tak jak z jednej strony w tej martwej naturze możemy dostrzegać odbicie nauk moralnych, ale możemy również dostrzec odprysk wiedzy o tym, co cieszyło ówczesnych obywateli holenderskich i co przynosiło im dumę. Jednym z charakterystycznych elementów sztuki szklarskiej północnej Europy jest ta dekoracja, którą możemy zauważyć na kielichu nazywanym Römerem, czyli takie guzy wykonywane z płynnego szkła. I one również umiejscawiają nam tą kompozycję właśnie w kręgu rzemiosła północnoeuropejskiego. Również w Muzeum Narodowym w Warszawie mamy szklanki dekorowane tym samym motywem, jak również kielich wykonany z muszli Nautilusa. Nautilusy, często pojawiające się w martwych naturach holenderskich, wydają się nam dzisiaj tajemniczymi przedmiotami. Były to muszle przywożone z Morza Południowego, jak wówczas nazywano Pacyfik, i stanowią one świadectwo obecności kompanii wschodnioindyjskiej na terenach odległej Azji. Mówią nam one również o rozwoju kolonialnym Republiki Zjednoczonych Prowincji Holenderskich i przypominają o podstawowym źródle ich bogactwa. Również w Muzeum Narodowym w Warszawie posiadamy taki kielich wykonany z muszli Nautilusa i pięknie zdobiony w warsztacie złotniczym.